rola burmistrza oczywiście jaka jest, no to jest ta ostatnia, że tak powiem, instancja decyzyjna. Potrzeby są różne. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, samorząd ma realizować potrzeby, ale zbiorowe. No są różne potrzeby i różne problemy. I to jest normalne, że każdy mieszkaniec zauważa inaczej miasto, widzi inaczej problemy i ma różne inne zapatrywanie na ich rozwiązywanie. Rolą burmistrza powinno być oczywiście, oprócz tej decyzyjności ostatecznej, jako po tych wszystkich szczeblach decyzyjnych, powinno być też inicjowanie i budowanie takiej ogólnej zgody. No bo już tłumaczę, o co mi chodzi, jeżeli mówię o tą ogólną zgodę. Poszczególne problemy i poszczególne potrzeby, padają różne propozycje na ich rozwiązanie od mieszkańców. Jeden mieszkaniec chce, żeby ulica wyglądała tak, drugi chce, żeby była ta ulica zamknięta, a jeszcze inna grupa mieszkańców na przykład chciałaby, żeby tu na przykładzie oczywiście tej ulicy, żeby była to zielona ulica, która będzie deptakiem. I teraz rolą burmistrza jest zebranie tych wszystkich opinii i doprowadzenie, wypracowanie, takie inicjowanie tej dyskusji, doprowadzenie do takiego elementu i zbioru wspólnego, gdzie nastąpi zgoda tych wszystkich mieszkańców. To jest bardzo trudna rzecz i oczywiście czasami jako burmistrz, jako gospodarz miasta, no trzeba powiedzieć nie, no bo nie ma możliwości, ja to będę zawsze podkreślał, nie ma możliwości, żeby wszystkie potrzeby, bo mieszkańcy mówią, trzeba zrobić to, jeszcze to i jeszcze tutaj nacisnąć na politykę senioralną, a i młodzież, i dzieci, i drogi, i szkoły, potrzeb jest wiele. Ale burmistrz musi decydować, inicjować dyskusję, łączyć te wszystkie, zbierać tak jakby w jedną całość, w jeden zbiór te wszystkie oczekiwania i inicjować wypracowanie takiego wspólnego zbioru, na którą będzie zgoda. Oczywiście też musi mówić czasami stanowczo nie. No nie da się powiedzieć wszystkim, znaczy nie tak, da się powiedzieć wszystkim, oczywiście zrobimy, tylko realizacja tego może być odwleczona w czasie o 15, 20, 30 lat, albo po prostu nigdy nie spełniona. No to są takie puste obietnice wyborcze. Trzeba świadomie mówić mieszkańcom, że coś się da zrobić, a coś nie. I jeżeli da się to zrobić, no to trzeba właśnie wypracować najlepsze rozwiązanie, które będzie akceptowalne przez mieszkańców. No tak widzę rolę burmistrza w zakresie realizacji wszelkich potrzeb i tego ogólnego chcieństwa wyrażanego przez naszych mieszkańców.